Te kilka hektarów w okupacyjnym i wojennym Morzu Nieszczęścia to była taka szczęśliwa wyspa dla dzieci. Otóż rezydowały tutaj siostry służebniczki ze starej wsi, które miały wpisane w swoją regułę zakonną opiekę nad nieszczęśliwymi, porzuconymi dziećmi. To były Turkowice. Turkowice przygarniały każdego, i dziecko żydowskie, i ukraińskie, i polskie, i niemieckie nawet. Tutaj każdy znajdował schronienie. Do czasu. Na przedwiośniu 1944 roku, kiedy wejście na te tereny Sowietów stało się bardziej niż oczywiste, na rzece Huczwie, nieopodal Turkowic, stanął polsko-ukraiński front. I tutaj, podobnie jak na Wołyniu, nacjonaliści próbowali definitywnie rozwiązać problem etniczny. Żywność do domu dziecka była dostarczana z Lublina do Werbkowic, Werbkowic wąską kolejką do zakładu. Ponieważ została kolejka wąskotorowa zlikwidowana, zamknięta, ponieważ Polacy nie jeździli, Niemcy się bali, więc siłą rzeczy siostry musiały sobie na własnym sposobem dostarczać tę żywność. I na zmianę. Siostry, prawda, raz jedna siostra, raz druga jeździły taką dyryzyną. Dyryzyną podróżowała siostra Leontyna, Wanda Trudzińska i napędzających pojazd na zmianę siedmiu chłopców. W Malicach tor przebiegał niemal przed wejściem do wiejskiego kościółka. Nagle zobaczyła, że ten biały, w tej chwili piękny kościółek rysujący się na tle jesiennych drzew płonie. Ogniem buchnął już dach, kłęby dymu wydobywały się z okien. Jej odruch był oczywisty. Powiedziała: pobiegnijmy, ratujmy. Zatrzymali tą drezynę i wyszła z chłopakami i zaczęła ratować obraz, który tam prawdopodobnie palił się. I w tym czasie została złapana przez bandę UPA. I do Sachrynia, ponieważ w Sachryniu była ich placówka. Siedziba Kuszcza. Tak. I oni przez noc przetrzymali, co się tam działo. Oni tylko wiedzą, prawda? Na drugi dzień ci, którzy tam jeszcze może żyją, bo tak, takie wspomnienia, prawda, ktoś sobie coś tam przypomniał, widziano, jak prowadzili te siostry z tymi chłopcami pod lasem Modryński, siostra niosła łopatę. Być może, że miała kopać dół dla siebie i dla tych dzieciąt. O tej zbrodni milczano tak. Długo. O tak, tak. Nikt nic nie wiedział. Nic. Za PRL-u w ogóle się nie mówiło. Nie ma mowy. Aż tam dopiero ksiądz Pokrywka w Sachryniu, to na jego polu było tam, ojciec jego orał chyba i ten rów chcieli tam zarzucić. No i natrafili na paciorki różańca i to później pomału wyszło. Ale ludzie wyczuwali. I odgrzebali. Zorientowali się, że to tak, są szkielety dziecięce. Tak. I po butach poznali, i prawda. No ale też milczeli dalej, bo też czas był taki, że... Taki był czas, tak. Przekonałem się, chodząc od domu do domu, że pamięć lokalna jest niezwykle silna tutaj. Natomiast interesuje mnie, co wie nauka na ten temat. Czy faktycznie 15 bądź 16 maja 1944 roku przy kościółku w Malicach została schwytana przez oddział UPA, prawdopodobnie przez ludzi z Sotni Korsaka, która wówczas podlegała Wasylowi Łewoczko Jurczęcy. Czyli to nie tutejsze. Nie, to były oddziały, które najprawdopodobniej przybyły tutaj w Hrubieszowskie z początkiem kwietnia 1944 roku z terenów Wołynia bądź Galicji. A więc te oddziały już z krwawą kartą i dla których okrucieństwo było czymś normalnym. Oddziały, które brały udział w rzeziach Polaków na Wołyniu i w Galicji w roku 1943 i 1944.
spójrzmy, tutaj jest duża kropla z twarzą siostry Longiny i siedem kropli dookoła to te małe istnienia, ci chłopcy, którzy pojechali z nią tego dnia do Werwkowic po tą żywność. To piękny ślad, lokalny ślad pamięci. Znaczy, tutaj są uwiecznione osoby, które zginęły, aczkolwiek do samych Werbkowic pojechało więcej osób. Pojechało 8 chłopców. Wiemy już, że jednym z tych chłopców był Ukrainiec, który prawdopodobnie dzień później zginął z rąk UPA. Być może dlatego, że za dużo wiedział. Sprawcy tej zbrodni nigdy nie zostali postawieni za nią przed żadnym trybunałem. A dziś, kiedy na jakąkolwiek sprawiedliwość jest już chyba za późno, możemy co najwyżej pamiętać.